tym roku są wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. Polonia domaga się międzynarodowej komisji. Polonia naprawdę masowo domaga się międzynarodowej komisji. Macie Państwo wielu pewnych, a w Chicago i w innych miastach zatelefonujcie, sprawdźcie, zobaczcie, jak wielkie oburzenie jest przeciwko prezesowi Polonii, Kongresu Polonii Amerykańskiej, który nie chciał dotychczas zgodzić się na wystąpienie do Kongresu Stanów Zjednoczonych z żądaniem międzynarodowej komisji. Myślę, że to się w najbliższych tygodniach zmieni, że Kongres Polonii Amerykańskiej wystąpi pod naciskiem całej Polonii i że kandydaci do fotela prezydenckiego będą musieli zająć w tej sprawie zdanie ze względu na stanowisko Polonii. Ale oczywiście są także deklaracje innych państw. Ja chcę, żebyście Państwo wiedzieli, bo możecie o tym nie wiedzieć, bo jesteście w tych sprawach często okłamywani, że zarówno Unia Europejska, jak i NATO zwróciło się w tej sprawie natychmiast, że są gotowi wysłać swoich ekspertów. 13 kwietnia 2010 roku podczas komisji, którą kierował pan Putin, pani Anodina powiedziała: nie chcemy tych ekspertów. A pani minister Kopacz i pan prokurator Parulski skinęli głowy, tak, nie chcemy, i milcząco zgodzili się na wyrzucenie międzynarodowych ekspertów. To się teraz musi zmienić. 4 dni temu prezes Polskiej Akademii Nauk napisał duży artykuł, w którym stwierdził, że ta sprawa może zostać, pan profesor Kleiber, że ta sprawa może zostać rozwiązana tylko przez Międzynarodową Komisję. Więc jak Państwo widzicie, jest coraz większa świadomość, także wśród naukowców polskich, że tej sprawy dłużej w kłamstwie utrzymać się nie da. Czy uważa pan, że jest szansa na zwrot wraku czarnych skrzynek, broni, borowców, kamizelek, borów i tak dalej? Tak, oczywiście. Tak, proszę państwa. Wystarczy, że będzie premier rządu Rzeczpospolitej, który to zrobi. Wystarczy. A głęboko wierzę, że już jutro duża liczba ludzi, prawda, zapuka do pana premiera i prosząc o telewizję Trwam, poprosi go również delikatnie, grzecznie, ale jak 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy, 100 tysięcy ludzi grzecznie zapuka do drzwi kancelarii pana premiera, to może pan premier wreszcie to usłyszy. Albo zostanie zmieniony wreszcie. Najwyższy czas. Co będzie, jeżeli znajdą się niezaprzeczalne dowody na zamach w Smoleńsku? Jaka będzie reakcja Unii Europejskiej? Nic specjalnego nie będzie. Zostanie wystosowany wniosek do Trybunału Europejskiego i taka osoba będzie sądzona w normalnym trybie, tak jak wiele innych osób sądzone na forum międzynarodowym. Ani Polska się od tego nie rozpadnie, ani Federacja Rosyjska się od tego nie rozpadnie, tylko winni zostaną osądzeni. Serbia istnieje, Chorwacja istnieje, wiele innych państw, których przywódcy byli sądzeni za międzynarodowe przestępstwa, istnieją, a tym bardziej będzie tak, jeżeli okaże się, że zrobiła to jakaś organizacja terrorystyczna, czy arabska, islamska, czy jakakolwiek inna. Ona też będzie nadal istniała, chociaż jej przywódca będzie sądzony za zbrodnię. Także nic specjalnego się nie zdarzy, poza tym, że trzeba będzie osądzić winy. Dlaczego zespół tak mało forsuje tezę o rozszarpaniu ciała, co świadczy o detonacji w samolocie? Proszę Państwa, to nie jest właściwe, jeśli mogę prosić o takie łaskawe wysłuchanie, sformułowanie. My nie forsujemy żadnych tez, my najwyżej przedstawiamy dowody. Jeżeli chodzi o sprawę kształtu ciał, no to zdajecie sobie Państwo świetnie, rozumiecie Państwo świetnie, że to jest temat, do którego trzeba podchodzić po prostu ze szczególną
wrażliwością i szczególnym szacunkiem. No przecież nie jest możliwe publikowanie tych zdjęć i właśnie medialne forsowanie, tak jak robią to niektóre media, które epatują przemocą, które epatują krwią, które epatują czasami także kłamstwem i różnymi tego. My takich rzeczy robić nie będziemy. Rzeczywiście niektóre ciała były rozerwane i rzeczywiście sekcja zwłok to wykaże, jeżeli zostanie zrobiona. W związku z tym my nie forsujemy tezy dotyczącej kształtu rozerwania ciał, my forsujemy tezę dotyczącą konieczności i obowiązku zrobienia sekcji wszystkich zwłok, nie wybiórczo niektórych, wszystkich zwłok. To jest teza, którą forsujemy. Skąd nastąpił atak na samolot? Z góry, z dołu, z wewnątrz samolotu. Nie jestem, proszę Państwa, w stanie dzisiaj odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Są wstępne hipotezy, ale nie na tyle zaawansowane, bym mógł wziąć za nie pełną odpowiedzialność. W związku z tym uchylam się od odpowiedzi na to pytanie. Słyszałem kilka razy program telewizyjny, szczątki braku Tupolewa zostały badane przez polskich specjalistów. Czy panu ministrowi to jest jakaś dokumentacja i wnioski z tych badań? Prokuratorzy wojskowi jesienią 2011 roku rzeczywiście oglądali, nie badali, ale oglądali szczątki tego samolotu. Jest wywiad pana prokuratora Kopczyka z 29 września 2011 roku, w którym stwierdza, że nawet nie mogli i nie wzięli żadnych próbek tego wraku. W związku z tym zrobili zdjęcia, w związku z tym oglądali, ale nie dokonali inwentaryzacji ilości szczątków, nie dokonali poboru żadnych, nie pobrali żadnych próbek tego wraku, nie dokonali jego rzeczywistych badań. Można powiedzieć, że zrobili coś w rodzaju wizji lokalnej tego, co leży tam na tym wrakowisku, pewnego oglądu tego, co leży na wrakowisku. No, badaniem tego nazwać nie można. Aby nie było żadnej wątpliwości do przyczyny tej katastrofy, dobrze byłoby powołać dwie komisje ekspertów, naukowców zagranicznych i polskich, które badałyby przyczyny tej katastrofy. Nie mam nic przeciwko temu. Mogą być dwie, może być jedna wspólna. Wydaje mi się, że powinna być jedna wspólna niż dwie osobne, ale te techniczne szczegóły myślę, że powinny być teraz dograne. Zwracam uwagę na apel pana profesora Żylicza, głównego prawnika Millera i na apel pana profesora Kleibera z Polskiej Akademii Nauk. Obaj domagają się powołania komisji ekspertów z dopuszczeniem na pełnych prawach tych ekspertów, którzy pracują dla zespołu parlamentarnego. To jest właściwy kierunek, ale taki, a nie jakiegoś jeszcze jednego oszustwa, a nie na przykład to, co forsują niektórzy udający prawicowców, ludzie mówiąc, że najlepiej, żeby to zrobił prezes Najwyższej Izby Kontroli. No to jest oddawanie, że tak powiem, losu w ręce człowieka, który już pokazał raportem NIK-u, że nie jest w stanie przeciwstawić się naciskom. To do niczego na pewno nie prowadzi, ale naukowców wspólna komisja, tak, jak najbardziej. Interesuje mnie rola pana Edmunda Klicha, jego postawa. To jest, przepraszam bardzo, przytaczanie, nie wiem, praktycznie zdradzenie oszustw. Poproszę ocenić tego znawcę, ale pan to już zrobił, więc ja nie będę za pana. Po co mnożyć epitety? Jak się nazywała trzecia osoba z wieży kontrolnej, czy wcześniej nie uczestniczyła w badaniach nad bronią na tym lotnisku? Zapewne chodzi o pana Krasnokuckiego, pytającemu, pana pułkownika Krasnokuckiego, który był kiedyś dowódcą tego lotniska. Wtedy, kiedy to się działo, był zastępcą lotniska w Twerze i został przysłany do nadzoru właśnie działania kontrolerów lotu. Był takim, że tak powiem, pozaprawnym, pozaformalnym, ale faktycznym zwierzchnikiem i on przekazywał rozkazy, które odbierał z Moskwy. Działo się to ze złamaniem wszystkich rosyjskich
przepisów obowiązujących kontrolerów lotu. Nie wiem nic, żeby on wcześniej uczestniczył w badaniach nad bronią jakąkolwiek. Może tak było, nie mam takiej wiedzy, by takie badanie na tym lotnisku robił. Był szefem tego lotniska, był komendantem tego lotniska, może więc nadzorował też i takie badania, ale takiej wiedzy nie mam. Samolot opóźniony 27 minut odleciał do Smoleńska. Samolot nie był opóźniony 27 minut, za to na pewno przybył nad Smoleńsk o czasie przewidywanym. Dokładnie o przewidywanym czasie. Świadczą o tym rozmowy z kontrolerów wieży, którzy między sobą wymieniali przewidywania 2 godziny wcześniej, o której nadleci polski samolot i mówili, że zaraz po 9:30 on powinien nadlecieć i tak się rzeczywiście zdarzyło. Więc nawet jeżeli było jakieś opóźnienie, zresztą mniejsze niż 27 minut, ale gdyby było jakieś opóźnienie przy starcie, to zostało ono znakomicie nadrobione i w żaden sposób nie wpłynęło na przebieg wydarzeń. A ci specjaliści od szukania dziury w całym nawet w pewnym momencie próbowali nas przekonać, że była kłótnia między generałem Błasikiem i kapitanem Protasiukiem i nawet za to nie przeprosili, chociaż kłamstwo zostało im wykazane. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość miesza sprawy polityczne ze sprawami Smoleńska? Nie mieszamy spraw politycznych ze sprawami Smoleńska. One zostały zmieszane tym, co się zdarzyło. One do nas pukają, do naszych sumień, do naszego poczucia obowiązku i do naszego poczucia patriotyzmu. Ja takie pytanie ostatnio słyszałem, gdy miałem 14 lat, pytałem panią dyrektorkę szkoły o sprawę Katynia. Wtedy mi też mówiono, żebym nie mieszał takich rzeczy, bo zrobili to Niemcy. Jeżeli ta osoba uważa, że zrobili to Niemcy, to niech wstanie i to głośno powie. Dziękuję. W ostatnich sondażach PiS przejął prowadzenie. Dziękuję za informację, nie wiedziałem. Gratuluję, proszę Państwa, Panie Profesorze. Gratulacje, Panie Profesorze. Gratulacje. To dobrze, dobra wiadomość. Dziękuję bardzo. Jakie działanie podejmie dla ratowania polskiej gospodarki w razie wygranej w wyborach? Ta sprawa była wielokrotnie omawiana przez pana prezesa Kaczyńskiego. Jak wiadomo, pierwsze kroki muszą dotyczyć zmiany obciążeń poszczególnych grup ludności. To jest to, co pan prezes Kaczyński nazywa słusznie sięgnięciem do bogatych, głębokich kieszeni. Nie do biedaków, tylko do tych, którzy podatków nie płacą, którzy z podatkami uciekają, którzy sprawiają, że wprawdzie bogacą się na polskiej gospodarce, a do tego jeszcze niszczą polską drobną wytwórczość, ale eksportują zyski na zewnątrz. Jarosław Kaczyński stworzy własne media. Oczekujemy na pomoc. Natychmiast prezesowi przekażę pana radę. No i to są miłe podziękowania dla mnie i życzenia, by Pan Bóg miał mnie w swojej opiece, póki co się stało. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jeden komunikat. Chcemy Państwu w jakiś sposób przekazywać tego, co Państwo nie usłyszycie w jakichkolwiek mediach. Dlatego poniedziałek, godzina 17, pan minister Naimski, mity i fakty gadunkowe. Kto będzie miał czas, bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję z tym komunikatem. A teraz... To jest właśnie wniosek do firmy.